Strefa niebiesko-zielona otwiera swoje drzwi. Jest akwamaryną.
akwamaryna. Tak było zapewne również w piątek w klubie Potok. Martin Serafin jest Państwa i moim gościem po drugiej stronie słuchawki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pozwolisz, drogi gościu, ogarść wspomnień od słuchacza, którego mogę, myślę, traktować jako reprezentanta Radia Bemowo na tym koncercie, ponieważ my byliśmy w studiu radiowym podczas audycji. Załapałem się na cztery pierwsze utwory, trzy z płyt poprzednich i jedną z najnowszej. Ale atmosfera koncertu, samo show świetne, złego słowa nie powiem. Kostiumy, rekwizyty Martina i Adama fajnie się oglądało i tego, co grają, słuchało. Martin przyciągnął po pierwszym zespole więcej ludzi bliżej sceny, choć na filmiku, bo nagrałem tę nową piosenkę, zanim musiałem wychodzić. Tego nie widać i to też było fajne. To są słowa Krzysztofa, za które bardzo, bardzo dziękuję. A, Krzysztof K. Aha. No właśnie, tak, nie możemy więcej powiedzieć, bo to RODO jeszcze i tak dalej. Tak. Także jeszcze raz dziękuję w imieniu Steelnox, swoim własnym, innych słuchaczy, wielbicieli Steelnox i tak dalej. Martin, zacznę od spraw podstawowych. Dwa utwory autorskie, 5 coverów, 6 tak zwanych remiksów. Według jakiego klucza dobierałeś kompozycję na Akwamarynę? Może powiem tak. Płyta poprzednia Malum ukazała się dokładnie rok temu w ten sam dzień, 25 marca, co 25 marca tego roku ukazała się Akwamaryn. Czyli to bardzo krótki okres i mieliśmy bardzo pracowitą koncertową jesień, a skoro pojawiła się opcja zorganizowania trasy koncertowej, to pomyślałem, że trzeba by jakiś produkt i coś nowego na tą trasę mieć. Także te dwa utwory żeśmy skomponowali. Jak ten pierwszy Akwamaryn powstał, to ja od razu wiedziałem, że to będzie utwór tytułowy i że to będzie taki, z takich dosyć monumentalnych kawałków. Cover natomiast mieliśmy już w zapasie od bardzo, bardzo dawna, bo jak tylko zaczęliśmy współpracę z moją, z Adamem, to pierwsze co, to było zrobienie właśnie jednego covera w ogóle. Później powstał pomysł, żeby była cała płyta z coverami, ale w międzyczasie Adam zaczął komponować własne kawałki i stwierdziliśmy, że one są na tyle fajne, że robimy nową płytę. I tak powstała płyta Malum, a covery sobie poszły na gdzieś tam na bok, na dysku twardym komputera, czekając na lepsze czasy. I właśnie teraz pomyślałem, że skoro mamy dwa nowe kawałki, to odgrzebmy kilka tych coverów, takich najfajniejszych, bo to ja je wszystkie wybierałem. Zróbmy wokale na nowo, muzykę troszeczkę trzeba było tam jakoś podrasować jeszcze po tych prawie dwóch latach. I to był pierwszy pomysł, żeby to była epka. Ale potem przyszło mi do głowy, że nigdy w życiu Steelnox nie miał żadnych remiksów. Także tak bazując na doświadczeniu i dyskografii zespołów takich nam pokrewnych, stylu Electrofear na przykład, popatrzałem, kto tam robił im remiksy i jak to brzmi. I później zwróciłem się z prośbą do tych osób, czy byłyby zainteresowane. I tak na przykład nawiązałem współpracę z Jeremiah Kane, który najpierw zrobił dwa remiksy, Amethyst i Leśne Licho, i one mi tak się spodobały, że podesłaliśmy mu ścieżki do dwóch kolejnych, czyli Pole Minowe i Krzyż. I to Pole Minowe wyszło lepiej niż oryginał. Czyli on zrobił 4 i jeszcze taki artysta zwany pod ksywą Switchface zrobił 2, ale to już jest zupełnie jakby inna bajka, bo to one są zrobione w takim rytmie dyskotekowym. Natomiast Jeremiah Kane to jest taki metal elektroniczny, także one, te utwory nabrały nowego takiego jakiegoś życia, wielkiego kopa takiego, i jak to wszystko zebraliśmy do kupy, to stwierdziłem, że tego się fajnie słucha od początku do końca. Naprawdę jest to fajna płyta i może nie jest to standardowa taka płyta studyjna, ale uważamy ją, że to jest nasz czwarty album właściwy. No to pięknie, że tak właśnie jest. Myślę, że czasy są już nieco lepsze, choć niektóre w sensie muzycznym, bo ja uważam, że jakie czasy taka muzyka, że ten COVID był również
przepraszam, że tak mówię, ale jeżeli mamy czasy trudniejsze, to muzyka może być lepsza po prostu, podobnie i niezależnie od gatunku. Właśnie mam taki wniosek, motoryczny romantyzm, to jest właśnie płyta Aquamarine. Jak twoja wyobraźnia pracowała w trakcie tworzenia i przerabiania? Czy wskazałbyś jakiś moment szczególny? Moment szczególny był taki, jak pisałem tekst do utworu tytułowego, że to jest kontynuacja utworu Ametyst, który rozpoczyna na płytę Malum, który opowiada o ciężkiej depresji, a ten utwór jest jakby kontynuacją tego, że ta osoba właśnie w tej depresji wydobywa się z takiego czarnego morza na powierzchnię, widzi błękit, ten błękit wody prześwituje przez błękit nieba i tam na brzegu stoi ktoś, kto wyciąga pomocną dłoń. I to jest pierwszy od wielu, wielu lat tekst optymistyczny, dający nadzieję. I jest ten taki fajny cytat, jestem dumny, że coś takiego wymyśliłem, że nadzieja przegrywa walkę, korona traci... Nie, sorry. Nadzieja traci tron, korona... Nie, dalej nie pamiętam. Nadzieja wygrywa tron, a koronę traci lęk. Tak. To całe szczęście, że stracił lęk. Tak jak teraz o leśnym lichu. Myślę, że to w swoim takim ciepłym mroku całkiem optymistyczny utwór. Sięgniemy po niego teraz. Remix Jeremiah Cain. Proszę państwa, super. Tak. To jest chyba też taki moment dla mojej skromnej osoby, że zaczynam lubić remiksy. O tym sobie jeszcze pomówimy, a na razie zostawimy czas muzyce. Leśne Licho, Steel Nox w remiksie pana, który zowie się Jeremiah Cain. To zespół jest nawet. Nawet zespół. O proszę. Yeah.
leśne licho niestraszne nam, ale Martin Serafin, który jest znowu z nami, ma coś do powiedzenia jeszcze na temat akwamarynowy. Proszę bardzo. No więc ten akwamaryn to mi się kojarzył z tym, że moja babcia miała pierścionek z akwamarynem i ja jakoś ten kamień bardzo polubiłem i sam mam takie kolczyki, takie sztyfty z akwamarynem i to jest jeden, oprócz ametystu, taki mój kamień szlachetny. Poza tym sama nazwa to jest po łacinie woda morska, czyli to jest woda morska, kamień i jeszcze i kolor akwamarynowy. Także to są takie trzy fajne połączenia, plus cała płyta wydana z pięknym digipaku. Ja do każdej z nich przykleiłem taką naklejkę, taki jakby niby kamień szlachetny. Tak jak są teraz do makijażu takie naklejki, to ja taką do każdej przykleiłem. Także jest taki fajny bajer jeszcze do tego. A jeśli chodzi o leśne licho, to wcale nie jest optymistyczny taki kawałek. To jest o wędrowcu, który idzie przez las i nagle zaczyna go ścigać licho. Wiesz co, tak, ale on... Dlaczego ja powiedziałem, że on jest optymistyczny? Dlaczego ja tak powiedziałem? Dlatego, że on jemu się tak nie do końca dał. I jednak jeżeli samą wędrówką walczymy z takimi przeciwnościami, bo przecież to leśne licho można różnie interpretować, to już sobie dajemy radę. Ale dobrze, że dyskutujemy. Podyskutujmy zatem o słowach. Tam, gdzie woda z niebem się styka, tam granica dotyku zanika. To jest piękna sentencja tego, jak możemy zrzucić z siebie na przykład jakieś karby, które nas obciążają, zrzucić z siebie pewne ciężary różnorakie. Również nie brakuje takich studiów samotności. Kwiat sam sobie kupuje, niech wazonie wiedną tak jak ja. To fragment tekstu Za widnokręgiem i jeden z najmocniejszych fragmentów, jeśli nie najmocniejszy. Modlę się do Boga nieistniejącego. To fragment tekstu Ametyst. Tak, to jest właśnie, powiem o tym widnokręgu. Ten widnokrąg to jest w przeciwieństwie do Aquamarine, to jest bardzo dołujący tekst. Jest oparty na cytacie Manueli Grytkowskiej, który gdzieś wyczytałem. Nie wiem, czy ja dosłownie użyłem ten cytat, czy nie, ale tam jest takie coś, jak owad przez szpilki w gablocie unieruchomiony. I na podstawie tego ja ułożyłem cały tekst i to jest tekst o cierpieniu. Natomiast w Ametyście mówi się, modli się do Boga nieistniejącego, to chodzi o to, że osoba, która cierpi na tą głęboką depresję, jest z kimś, powiedzmy, w związku i ta druga osoba zupełnie nie czai tematu, nie wie, modli się do tego swojego Boga, o, niech mu przejdzie, to nic mu nie jest w ogóle, a tam głupoty jakieś coś. I to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O taką samotność, w której jest zostawiony człowiek w potrzebie. Właśnie, myślę, że nie powinno się tak dziać do samego końca, chyba że już naprawdę nie mamy żadnej nadziei z kimś albo z czymś związanych. Powiedz jeszcze proszę o nagrywaniu, bo mógłbym powiedzieć, że brzmienie jest syntetyczne, motoryczne, ale nie płaskie. Jednak pewnego ducha głębi tam słychać. Nagrywamy u Adama w domu w studio. Ja się zamykam w szafie, która jest obudowana tak, że jest dźwiękoszczelna. On to wszystko później miksuje, masteruje, nad tym pracuje, także to wychodzi bardzo dobrze i nieraz lepiej niż ktoś, kto nagrywa w profesjonalnym studiu, bo Adam jest wszechstronnie wykształconym muzykiem z uchem takim, jak to się mówi, no ma po prostu słuch, bardzo, bardzo poważnie dobry słuch muzyczny, czego ja na przykład nie mam. Jak on mi czasami coś tłumaczy, to ja nie wiem, o co mu chodzi. Ale on jest wszechstronnie wykształcony, także on i na gitarze gra, i na klawiszach, i te wszystkie rzeczy tam, co słyszycie, z wyjątkiem remiksów, to spod jego ręki. W remiksach też jest dużo użytych śladów i różnych takich rzeczy, które on zagrał, a na przykład Jeremiah Cain dograł tam jeszcze mocne gitary, jakieś jeszcze dorzucił tam chóry, tam tego typu rzeczy, ale właśnie o to chodziło, żeby te remiksy były jakby jeszcze na wyższym poziomie, żeby to dało takiego kopa i jakby te... Nie było to celem, żeby to przebiło te oryginalne utwory oczywiście, chociaż jeden, jak mówiłem, przebił, ale żeby było to takie, żeby to było nowe życie tych utworów, żeby je się przyjemnie słuchało i myślało sobie, o kurde, jakie to jest fajne, nie?
No, o to właśnie chodziło. I to się udało. Martin, bardzo dziękuję ci za to, że nadal chcesz przekazywać pewne wartości, że poprzez studium strachu, samotności, miłości i różnych innych uczuć przekazujesz to wszystko w muzyce i w słowie. Życząc... Tak? Tak. Proszę, proszę. Ja jeszcze chciałem zareklamować trasę koncertową, bo jesteśmy, że tak powiem, właściwie połowie, bo zagraliśmy 5 koncertów z zespołem Rose Garden, zespół Mai Konarskiej, dawnego Moonlight, i z zespołem Poison Sweet. I się ta pierwsza część 5 koncertów zamknęła już. Teraz nasz następny koncert to jest 28 maja w Gdyni w Ucho, gdzie jesteśmy gośćmi zespołu Collage. Później mamy kolejne 2 koncerty z tej naszej trasy wspólnej z Rose Garden plus Kestrella dla odmiany. A na sam koniec tych koncertów mamy konkurs na festiwalu w Czechach. Ze 100 kapel wybrano 10, my jesteśmy jedną z tych 10 i jedyną z Polski. Także też się bardzo cieszymy na wyjazd do Czechów. I oby się wszystko udawało. Czekamy na kolejne owoce pracy twej i obyś nie ustawał w tych wszystkich talentach swoich. Bardzo dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Kompozycją Krzyż kończymy nasze spotkanie.
Aquamarina, Aquamarine, Stilnox, Martin Serafin i jego towarzysze. Cieszy mnie to, że mogę prezentować Państwu takie dźwięki we wtorkowy wieczór w imieniny miesiąca. Tak się złożyło.